Szczęść Boże. Była miesiąc temu tutaj w Niepokalanowie. Ja prawie co miesiąc przyjeżdżam, ale po raz pierwszy dowiedziałam się, że można oddać się, powierzyć się Matce Boskiej w taki jakiś szczególny sposób, bo można podpisać ten akt zawierzenia i uczestniczyć w mszy świętej, która będzie jakimś takim dziękczynieniem za to wszystko, o co prosimy Matkę Boską. Ja przed przyjazdem, parę dni przed przyjazdem dowiedziałam się, że jestem ciężko chora na cukrzycę. To się stało nagle, nie wiedziałam o tym, mimo że miałam badania przez 3 lata, lekarze nigdy nie wiedzieli, co mi jest. Okazało się, że jest to cukrzyca. Bardzo poważna choroba, która wyniszcza cały organizm. Właściwie lekarz mówił, nie ma żadnej nadziei, nie ma, proszę pani, z dnia na dzień to się nie poprawi, nie wiadomo, czy to wróci normalnie wątroba, trzustka do pracy. Ja tutaj przyszłam, powierzyłam Matce Boskiej, mimo że miałam przeciwności, nie mogłam tu przyjechać, bo wszystko, cały czas jakieś kłody miałam pod nogami, ale jakoś udało mi się przyjechać w ostatniej chwili. Przyjechałam tutaj, powierzyłam się Matce Boskiej, oddałam wszystkie swoje problemy. Nie tylko moje, ale również i znajomych, jak dowiedzieli się, że jadę, to też poprosili. Byłam tutaj na mszy. Nie bardzo mogłam zostać, bo nie wiedziałam, źle się czułam. Ale jakoś mówię, tak już szłam do pociągu, ale mówię, nie, jeszcze muszę iść na tą mszę. Muszę iść na tą mszę, ale tak mówię, nie dam rady. Pójdę wieczorem na swoją tam w parafii. Wyszłam przed kościół, ale coś mnie tak cofnęło. Mówię, nie, wejdę. Patrzę, tłum ludzi. Mówię, muszę gdzieś usiąść, bo nie dam rady tak stać tyle godzin. To na pewno będzie z 2 godziny. Potem jakieś świadectwa, różaniec. Nie dam rady. Ale tak podchodzę coraz bliżej ołtarza, patrzę, jakieś miejsce jest. Tak się rozglądam, nikogo wokół mnie nie ma. Podchodzę bliżej, pytam, wolne? Tak, tak. Ale usiadłam i cały czas coś mi mówiło, wyjdź. Nie, ty nie możesz, ty musisz iść do domu. Cały czas coś takiego. Zrobiło mi się tak zimno, tak mnie trzęsło, że pani koło mnie mówi, co pani się źle czuje? Ja mówię, ja tak jakoś nie wiem właśnie, czy zostanę. Ona mówi, tak na mnie spojrzała, ja patrzę, że tak ludzie po rozbieraniu, mi było tak zimno, jakbym wyszła do jakiejś chłodni zupełnie. I ja mówię tak, muszę zostać, już usiadłam. Jest to miejsce, tego miejsca nie było, cały kościół przecież ludzi, tyle osób. Usiadłam i tak mówię, jeszcze chociaż do komunii, żebym dotrwała do komunii. I tak coraz dłużej i potem przyjęłam Pana Jezusa. I tak jakoś zupełnie inaczej się poczułam. I nagle zrobiło mi się tak ciepło i tak fajnie. Mówię, ojej, dziękuję Ci, Matko Boska, że mogłam zostać, że tak długo byłam i że byłam na tej mszy i mogę Ci za to wszystko podziękować. W międzyczasie dzwonił do mnie tam rodzina, syn, niepokoili się, tak długo nie wracam. Miałam zaraz wrócić, bo ja zawsze byłam na mszy. Ja mówię, często przyjeżdżałam, zawsze byłam na mszy, w kaplicy, jakaś modlitwa i wracałam, a tu tak długo mnie nie ma. Ja im to wszystko opowiedziałam i mówię, wiecie, jeszcze muszę zostać, jeszcze muszę się chwilę pomodlić, jeszcze poszłam do kaplicy, podziękowałam Matce Boskiej. Wróciłam do domu, tak jakoś fajnie się czułam, a syn mówi tak, ale mama, ty tak długo nie byłaś, ty nic nie jadłaś i w ogóle, jak to z tobą będzie? A ja mówię, tak, nie wiesz, chyba dobrze. Ja mierzę sobie cukier, a on jest w ogóle w normie. On mówi, jak to? A ja mówię, normalnie. Zjadłam obiad, jest normalnie. I muszę powiedzieć, że przez cały miesiąc, jeżeli stosuje się do zaleceń lekarza, to jest on po prostu w normie. Jest on w normie. A kiedy tam popełniam jakieś błędy, już takie żywieniowe i to ostre, to wtedy on rzeczywiście, ale to skacze, też właściwie w granicach takich dopuszczalnych, co nie wskazuje na cukrzycę. Też chciałam powiedzieć, że Matka Boska wszystkim pomaga i naprawdę trzeba wszystkie swoje trudne sprawy zawierzać, przychodzić do niej. Czasami wydaje nam się, że to są sprawy nie do rozwiązania, bo miałam różne takie problemy, koleżanki mnie prosiły, a ja mówię, słuchaj, zaufaj Matce Boskiej, zobacz, ona każdemu pomaga. Każdemu pomaga. Czasami doświadcza jakimś, Pan Jezus doświadcza, prawda, jakiegoś człowieka
Ale może to są takie te doświadczenia, które powodują, że człowiek wraca na przykład do Broga, nawraca się, bo mam też takie, taką koleżankę, która też takie problemy miała i Matka Boska jej też pomogła. Także chwała Bogu.
Nazywam się Piotr, mam 40 lat, jestem ojcem, 5 dzieci, żonaty. Od dłuższego czasu podróżuję i jeżdżę do miejsc świętych, między innymi właśnie też i gdzieś Matka Boża objawiała. I tak zawsze takiej, całym sercem zawsze wszystko jej oddawałem. Zawsze mieliśmy dużo różnych też takich przygód. Może też nie będę się cofał do takich wcześniejszych świadectw, chciałem tylko ostatnim takim świadectwem się podzielić. Gdzieś tak mniej więcej od około 2 miesięcy bardzo źle się czułem. Nie mogłem wejść w ogóle na pierwsze piętro. Zadyszka straszna, straszne takie problemy zdrowotne. No i tak do lekarzy chodziłem, tak lekarze, a to tutaj ten smog, a to to, a to proszki jakieś tam. I się okazało, że tak coraz gorzej i zrobili mi w końcu rentgen płuc. Okazało się, że jest ziarnica złośliwa, wyszło na rentgenie. Od razu dał mi lekarz skierowanie, żeby do szpitala pojechać. Ale to było akurat w piątek, gdzie miałem następnego dnia właśnie przyjechać miesiąc temu do Niepokalanowa. Mówię, panie doktorze, ja w poniedziałek przyjadę, ja muszę, mogę w poniedziałek? Dobrze. Teraz w poniedziałek pojadę do szpitala. I pojechałem właśnie, przyjechałem miesiąc temu pierwszy raz tutaj do Niepokalanowa, żeby się zawierzyć Matce Bożej, oddać jej wszystko. Na mszy świętej bardzo ciężki taki dzień, bo tak się źle czułem, dopiero później dostałem takie sterydy, proszki, gdzie troszeczkę zacząłem lepiej funkcjonować. I pamiętam właśnie, przyjechaliśmy tutaj, oddałem wszystko, właśnie napisałem Matce Bożej, oddałem jej wszystkie swoje problemy i sprawy. I w poniedziałek już pojechałem do szpitala. W szpitalu mi zrobili dalej już tomografię, zostawili mnie w szpitalu i kiedy mnie zostawili w szpitalu, to też właśnie tomografia wszystko potwierdziła to co było, że to jest właśnie guz. I zostawili mi jeszcze, żebym wypuścili mnie na chwilę do domu, żebym później przyszedł i chcą wycinek pobrać, żeby też to zbadać od strony takiej, od zwykłej, normalnej strony. I kiedy pojechałem, żeby ten wycinek mi pobrano, wtedy powiem, zacząłem właśnie tak strasznie od samego w ogóle początku, od kiedy tutaj byłem, zacząłem właśnie wszystko strasznie Matce Bożej oddawać. Nie wiedziałem oczywiście, jak to wszystko dalej będzie i zacząłem tak całym sercem wszystko oddawać. Od razu tam jakieś pokusy, ktoś przychodzi, a to jakoś biodegradable gdzieś tam ma, to może by się tutaj gdzieś zgłosił, takie od razu przychodzą też pokusy. Bardzo często właśnie, jak już byłem w szpitalu, była kaplica i sobie tam chodziłem do kaplicy i tak powiem, nawet nie prosiłem do jakiegoś takiego uzdrowienia, tak po prostu siedziałem sobie z Panem Jezusem, sobie tak po prostu tylko sobie siedziałem i oddawałem mu wszystkie właśnie te problemy, wszystkie sprawy i powiem, że cały czas niesamowicie, przez ten cały miesiąc czuję, że jestem noszony właśnie przez na rękach Matki Bożej. Takie niesamowite, takie jest po prostu zaufanie. Ludzie mnie dzwonią, pytają się, jakby... Wiem, że to jest ze mnie, no bo nie wiem, jak teraz dalej z choroba będzie, bo mam się w poniedziałek zgłosić dalej na chemię, dalej pójść do chemot, żeby zacząć przyjmować. Choć bardzo nie chciałbym tej chemii mieć, ale wszystko takie jest tak, złożyłem właśnie w ręce Matki Bożej, żeby to było wszystko właśnie w jej intencjach. Żeby to... Właśnie te serce Matki Bożej mogą zwyciężyć i to wszystko chciałem tak właśnie oddać Matce Bożej, żeby to wszystko było na jej chwałę. Właśnie w poniedziałek teraz nie wiem jeszcze, jak się dalej wszystko poukłada, jak to wszystko dalej będzie, ale taką mam potrzebę podzielenia się, żeby oddać wszystko właśnie Matce Bożej. Oczywiście też tam takie myśli przychodzą. Czasem jak byłem w kaplicy, że przychodzi tam ten zły i zobacz, tyle zrobisz dla Matki Bożej, tyle robisz dla tego Pana Boga, tyle i zobacz, co z tego masz. Zobacz, co masz. Powiedz mi tylko słowo. Przychodzą takie myśli też. Ale tak króciutko się chciałem z Wami tylko podzielić, żeby wszystko oddać naprawdę tak z serca Matce Bożej i je zawierzyć do końca. I naprawdę powiem, że niesamowicie czuję się taki noszony po prostu przez cały miesiąc, noszony na rękach Matki Bożej. Nawet tak z żoną nie rozmawiamy. Tak by to troszeczkę jakby taki poza nami taki troszeczkę matrix. No mamy wszystko stwierdzone, mamy wszystkie wyniki, wszystkie rzeczy, a jakby tak nie umiem tego do końca wszystkiego przyjąć, że to jest... Co się dzieje?
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże. Pozdrawiam.